Bierzecie udział w dzisiejszej rekonstrukcji jako? Cywil. Ludność cywilna. Jesteście tutaj ze szkoły, czy przyjeżdżacie? Tak, ze szkoły. Wszyscy ze szkoły. Jesteście wybrani, żeby zagrać w takim ważnym wydarzeniu? Pracujemy w kole. Młodego aktora. Takie było telewizyjne. Zajęcia. Bardzo ciekawe. Powiedzcie mi, co będziecie robić? Będziecie tylko biegać i robić tło, czy macie jakieś konkretne role do zagrania? Niektórzy mają robić tło, niektórzy mają wybrane jakieś role. Jesteś cywilną godnością, która wraca w duszy świętej i zostajemy zatrzymani przez żandarmerię niemiecką. To taka ważna rola. Naprawdę, przygotowywaliście się do tego jakoś specjalnie? Nie. Mieliśmy improwizować. Wraz z ludźmi z mojej grupy będziemy dzisiaj odtwarzać zrzut cichociemnych, który miał miejsce w czasie II wojny światowej właśnie w tych okolicach. No i na pamiątkę tego właśnie wydarzenia została zorganizowana rekonstrukcja historyczna, w której między innymi bierze udział nasza grupa. No nie, niestety my nie będziemy tym razem skakać z spadochronu, będą to robić koledzy z grupy rekonstrukcji historycznej Pathfinder, którzy będą odtwarzać właśnie postacie cichociemnych, to oni będą skakać, my będziemy odtwarzać postacie partyzantów, którzy odbierali taki zrzut. W wypadku odtwarzania imprez partyzanckich jest to tyle proste, że jak widać po mnie, strój partyzanta częściowo uzupełniany był przez ubrania cywilne ze względów praktycznych. Po prostu tych mundurów nie było, więc partyzanci byli ubrani, można powiedzieć w cudzysłowie, dosyć dziwacznie. Część elementów wyposażenia niemieckiego, wyposażenia brytyjskiego, które przychodziło czasami w zrzutach, w zasobnikach. Nie jest to dosyć trudne, aczkolwiek żeby te realia zachować, trzeba trochę wyobraźni i przede wszystkim kopania w literaturze i fotografiach. Jaka jest pańska rola w dzisiejszej rekonstrukcji? No, dla mnie to w ogóle wielki zaszczyt i przyjemność, że organizatorzy zechcieli mnie zaprosić na dzisiejszą inscenizację. Ja mam po prostu komentować zdarzenia, wydarzenia wojenne, które rozegrały się na tej ziemi. Ziemi naprawdę bardzo ważnej dla, w okresie II wojny światowej okupacji, dla niepodległości Polski. Tutaj działały przede wszystkim oddziały partyzanckie, wiele tych oddziałów, a poza tym ogromną patriotyczną rolę spełniła ludność tutaj mieszkająca, bo bez zaplecza, bez pomocy ludzi na tej ziemi żyjących na pewno nie byłby tak silny ośrodek ruchu oporu. Na pewno tak, a poza tym jest to troszkę inna lekcja historii, ponieważ w takim dość zmedializowanym świecie myślimy, postrzegamy rzeczywistość, brzydko mówiąc, obrazami. Niechętnie już sięgamy do opracowań stricte literackich, więc tego rodzaju inscenizacje na pewno przybliżają zdarzenia, które właśnie tutaj się rozegrały. I samo zjawisko zrealizowania takiej inscenizacji również dla miejscowości jest ważne, ponieważ przypomina wiele znaczących, ważnych faktów z okresu II wojny światowej okupacji hitlerowskiej. To jest pierwsze takie wydarzenie, w którym bierze Pan udział? Nie. My nawet w Piotrkowie właśnie korzystamy często z pomocy i strzelców z Paradyża, strzelców z Bełchatowa, jak również grup rekonstrukcji historycznych realizujemy takie eventy i nie jest to mój debiut. Batalioni! No pepesy, no! Co zrobić? No przeżyjemy. Ale jeszcze jest jeden. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego tutaj dzisiaj się znaleźliście. No, jest to rekonstrukcja 1943 roku akcji Zrzut, gdzie byli zrzucani cichociemni oraz broń dla partyzantów. Odtwarzamy takie historyczne widowisko. Generalnie chcemy pokazać ludności, jak to się wtedy odbywało. Szczególnie prezentując umundurowanie i taktykę wojska niemieckiego. Grupa rekonstrukcyjna wasza zwie się... Radomska Grupa Rekonstrukcji Historycznej, Sechsundzwanzigste der Infanterie Regiment, a po polsku to 26. Pułk Piechoty. Czyli przyjeżdżacie tutaj aż z Radomia? Tak jest. W sumie jeździmy po całej Polsce. Jeździmy po całej Polsce. Jesteście tutaj zaproszeni, jak rozumiem. Tak jest, oczywiście. Zawsze jest zaproszenie, nie można sobie tak przyjechać, jak się chce.
Dzień dobry panowie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kogo wy tutaj dzisiaj gracie, bo macie takie mundury trochę różniące się od reszty no kolorów tak. Przede wszystkim. Dzisiaj jesteśmy, gramy na zaproszenie organizatorów, patrol specjalny z Waffen-SS i będziemy wykonywać zamówione przez nich sekwencje w ramach rekonstrukcji historycznej. Jesteście jakąś grupą rekonstrukcyjną? Tak, jesteśmy ze Stowarzyszenia Tradycji i Historii Oręża. Z Końskich. Też daleko macie tutaj, żeby przyjechać? Dosyć daleko. Bardzo tak. Daleko. Chce się tak przyjeżdżać, grać? Jasne. Jasne. Świetna zabawa. Dziękuję bardzo. Zwróciłeś uwagę, że będzie furmanka wystartowana dzisiaj. Zobacz. Oczekują nas rzut zasobników i skoczków. Grupa 10 ludzi. Czytałem. Proszę się ładnie przywitać, jak na Niemca przystało. Proszę? Ładnie się przywitać, nie, proszę. Nie, panie, ja nie po niemiecku nie tak. Może być po polsku. No to? Ja tu się przywitam. Ale to poza kadrem. Ale to tak. Dobrze uzbrojonych przeciwników.